wszystko, może nie wszystko, ale większość kwitnących roślin, jak nie pszczołom, to innym zapylaczom pomaga. Więc wszystko, co kwitnie, warto po prostu dawać, sadzić. Z drzew, no to wiadomo, nasze tradycyjne polskie lipy, także tak. Akacja, czyli ta robinia akacjowa, drzewka owocowe, też o tej porze roku, jakbyście patrzyli, tam jest jakaś karton gips. Także wystarczy przestrzeń w miarę obszerna, taka odpowiednia do wielkości rodziny, sucha, dosyć przewiewna i wtedy pszczoły są w stanie ją same sobie zagospodarować. A myśmy wymyślili ul po to, żeby nam było wygodnie, żeby nam było łatwo z pszczołami pracować, żeby można go było rozbierać. O, tu jest zasklepiony albo już miód, albo jeszcze pokarm zimowy. To się okaże. Matki tutaj nie ma, nie widzę, by ten plaster był zaczerwiony, więc ten plaster sobie podniesiemy do góry, a w to miejsce przyjdzie ta ramka pracy, o której mówiłem, po to, żeby pszczoły nie miały.